Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w Days Gone. Jestem Mateusz i będziemy dzisiaj kontynuować fabułę. Kuda, co to tak zacina mi kamerkę? O co tu chodzi? Sorry. Wow, jaki false start. Beka. Okej, na czym my tu skończyliśmy? Tu mamy quest. Ale również mamy też quest w tym miejscu. I w tym miejscu. Trochę poczyściłem mapę. To znaczy, trochę porobiłem dodatkowych rzeczy. Wciąż mam przygotowaną minimapkę. Więc cap-up. Mamy takie rzeczy do odkrycia. Dzięki temu wiem, że jest druga mapa jeszcze. I będziemy robić poboczne rzeczy. Odkrywać to, co się dzieje. No, z pierwszym questem, jaki zrobimy, w tym momencie będzie pogoni za Leonem. I przy okazji pociśniemy też temacik usuwania wylęgarni. Nie mam pojęcia, jak to rozegrać. W sensie mam na myśli, że nie wiem, czy warto te wszystkie wylęgarnie usuwać, czy nie. Czy to jest za dużo odpowiedzialność, jaką na sobie biorę. Trudno mi powiedzieć. Ale w tym momencie będę się skupiał na tym, żeby tą gierkę przejść solidnie, bo bardzo mi się podoba. Jest to jedna z niewielu gier, która w ostatnim czasie powoduje u mnie tyle przyjemności, tyle chęci do odkrywania. Więc nie będę tego marnował i rezygnował z tego, tylko pozostanę i będę korzystał. Nice headshot. At last. One of the camps can use this. Kurwa, źle Y kliknąłem. Muszę pamiętać, że tutaj nie maszujemy. Tu klikamy na czas. Jezu, ile amunicji straciłem na tym niepotrzebnie. Użyj bandaż. Użyj bandaż. Trzy mołotowy. Łapki. W ogóle mam jakiś chyba lepszy pistolet teraz, co? Mi się wydaje. Scrap. Dobra. I can fix this. Sure. I can fix it. Ale benzyna potrzebuje, nie? Tak swoją drogą. Another bounty.
Kurde, nie potrafię trafiać dobrze tych zombiaków. Mam mało benzyny. To może mi bardzo utrudnić sprawę. Bo to oznaczałoby, że ja potrzebuję znaleźć jakąś benzynę. No zobaczymy. Tu powinienem coś znaleźć. Tam amunicję prawdopodobnie. Tu prawdopodobnie apteczkę. Również widzę, że jest pełen akumulator w ogóle. To jest też ciekawe. Amunicja w bagażniku? Podejrzewam, że tak. Fajne części. Niestety bez benzyny. Może tu? Dajcie jakąś jedną. Jedny mały kanisterek. Niestety nie. Karambol był, to może tu będzie jakaś amunicja. A może apteczka? Apteczki mam full w sumie, to apteczek nie. A może jakaś amunicja? Może jakaś benzyna? Coś? No, trochę się włoiłem, nie? No kamat, jakiś kanister, jeden, mały. Obrzyn. Lepsze obrażenia, mniejsza celność. W sumie karabin snajperski już mam, nie? Zamiast tego bym wziął? Nie. Bez sensu. Dobra, wskoczy do śmietnika, super. Tam niby coś jest, patrzcie. O! W takim razie tu muszę odbić. Tam była jakaś benzyna.
Nie wiem, czy dość dużo, żeby na pełno zatankować, ale... Ale żeby zatankować. Okej. Brak benzyny. Ale. Jakieś śmieci do podniesienia. Yeah, always. Oh, always. Jest ich chyba kanister. Tak, jest. Patrzcie, dobrze. Zapamiętałem, że tam przy tych osadach gdzieś tam często można znaleźć gęsto. Teraz śmiało mogę jechać dalej. Powinienem jeździć ekologicznie, wiesz. Mniej przyspieszać. Bardziej hamować silnikiem. Maksymalna ilość amunicji, no okej. No to niepotrzebnie się zatrzymywałem nawet. Damn it, sniper ambush. Gdzie spadłeś, gnoju? Padł gdzieś? Został na górze, kurde. No szkoda. Sniper ambush. Noga z tołu to jest? Dobrze widzę. Noga z tołka z kolcami. No proszę cię, biorę to. Szmata złom. Granatów ładunkowych nie mogę robić. Koktajl regeneracyjny. Czarna porzeczka, jeden szmata, 9.
A, jagody muszę zebrać. Kurde, no. Czekaj, czekaj. Dziwne dźwięki tam są. Ominę to lepiej. Mówicie, że mam dokończyć tutaj palenie tego, tak? 2-3. A gdzie jest trzeci? Niby 2-3 spaliłem. Gdzie może być trzeci? Kurwa, apteczkę mam. Najgorzej. Dobra. Spal ciało. Co mam w nią rzucić, mołotowem czy jak? Don't worry, Alvarez. I'm not gonna leave you to the freaks. Rest in peace. They can't get you now. Hej. Boozer, you there? Yeah, Deke. I took care of it, Alvarez. Spoko, ale teraz tak. Gdzie ja potrzebuję spalić? Okej, są trzy nesty tutaj. Thanks, brother. She'd do the same for us. Yeah, she would have. Deacon out. Tu w teorii może być horda też, nie? Dobrze, idę w tamtą stronę. No to nie widać, jakie gdzie ja spaliłem te. Gdzie ja spaliłem te wszystkie rzeczy? Czy to jest gniazdo, które spaliłem? Tak. Tak wygląda, nie? To wygląda jak spalone gniazdo. No dobra, czyli jakby to gniazdo mam z głowy. Tu. Tu też pewnie spaliłem już, nie? Podejrzewam, że nie spaliłem tego trzeciego. Tego niżej dużo. A może tamto właśnie spaliłem? By było po drodze.
Chuwaj, no kto to tam wie, nie? Okej. I w teorii gdzieś jeszcze, tu wyżej gdzieś będzie jeszcze jedno, może na tej górze nawet. Spróbuję się tam dostać. W teorii... Gdzieś w tym punkcie powinno być. Wygląda na spalone, nie? No. Wygląda, jakbym tu też był. Amunicja do karabinu. No dobra, fajnie, ale... To miejsce też odwiedziłem. Okej, czyli trochę miałem przeczucie, że tu też już byłem. Czyli zostało mi te trzecie. Te trzecie, z tego co ja widzę, na tej mapce jest gdzieś tu. Czekaj, tu? Gdzie to jest tu? Tu jest skrzyżowanie w tym budynku. Gdzieś tam jest. Ciekawe, tu leżą jakieś zwłoki. Ale gorszej broń niż to, co mam. Więc kij z tym. I smell a nest. Gotta be right here. Dobra, i już możemy stąd jechać. Obszar tropienia. Nie potrzebuję. Łowca nagród. Oh yeah. Obóz Kouplanda jest ucieszony. That's the last of them. Build your damn nest somewhere else, you damn freaks. Jak tam umiejętności? Jeden punkt umiejętności mam do rozdania, ale nie wiem, w co mógłbym rozdać. Więcej obrażeń. A fucking. To jest fajne. Regeneracja kondycji. No fajne, no.
No, to działanie koktajli tak średnio. A tu jak? Część bełtów. Rośliny są wyświetlane na minimapie. No to się przyda, no co ja ci powiem, no to trzeba mieć. Żebym te jagody mógł pozbierać na przykład. Między innymi. To jest horda, nie? Jezu, jak dużo ich tam jest. Naprawdę ja kiedyś będę walczył z hordami, czy to jest jakiś żart? Bo to jest strasznie dużo tego. Ciekawe, może kiedyś to nie będzie dla mnie takie wyzwanie. Dlaczego ja nie poniszczyłem tych wszystkich punktów? A nie, jakby mógł zbierać jagody z pojazdu od razu. To nie jest jagoda, to coś innego, ciekawe. Dobra, potrzebuję benzyny. Dobra, butelka po piwie i szmata, super. WoW. Że te kanistry są w ogóle przepełnione tym paliwem, to jest ciekawe. I guess I'll come back here and finish burning this infestation zone later. Tu jest jakiś zone? Przecież ja to posuwałem wszystko. No i tak naprawdę wszystkie większość takich pobocznych rzeczy to ja sam porobiłem i będę starał się, wiesz, żeby na odcinkach działo się coś ciekawszego niż tylko jeżdżenie od rzucenia mołota do rzucenia mołotowa, nie?
To będzie cała osada, czy tylko jedna osoba? Hey Tuck, I'm here, and yeah, looks like Limbo and his crew are calling the place home like nothing ever happened. You said his face was scarred, so, I mean, more please, what else can you tell me? He wears a green coat. Looks like a goddamn leprechaun. You bring me his tire iron, Deacon St. John, and I want it covered in what's left of the son of a bitch's face. I hear ya. St. John out. Yeah, get him! Get him! Gunship, where? Gunshot, where? Where? Dobra, kolejny. You gotta stop moving sometime. He doesn't want to fight. Get it. He's gotta be up on that tower. Damn it! Reload! Reload! He went into those bushes. He's hiding. Somewhere in these shrubs. Watch him out. Come on. Here you are. Yeah! Keep on running around. Kurwa, no gdzie? Gdzie ona jest? Na wieży? On nie podbiega. Na wieży. Ale na pewno jest nasz cel. Okay. Dobrze. Puszka plus jeden. To część puszki potrzebuje? Karabin maszynowy znowu. Zupełnie nie potrzebuje. Środek sterylizujący. Szmata pełny ekwipunek. Pudełko gwoździ. No, zawsze też spoko. Fajnie byłoby też zatankować, więc no okej. Okay. Ile ja mogę złomu nosić przy sobie tak w ogóle? 10? Czekaj, co? Jeszcze ktoś żyje? Ale jaja.
Wszyscy? Czy jeszcze ktoś chce mi niespodziankę zrobić? Obrzyn. O, jest coś tu jeszcze. Nice. Still got old iron tooth on you, yeah? Jeszcze któryś? Człowiek sterylizujący. I on sam jakby wytwarza to, co ja potrzebuję, tak? No dobra. Jak rozumiem, mam wszystko. Beka. Zasabotowałem mu. Here we go. That should be it. Dobra, ja pojechałem gdzieś tu. To jest obok góry. Mała wioska. No, według gry tam nic nie ma. Więc no, jeżeli tam nic nie ma, no to ja wierzę w to, że nic tam nie ma. No i śmiało, mogę jechać dalej. Co jest na to taker, nie? Ale na misja wykonana. No by żadnego snajpera nie było. Ale za to jakbyśmy jakąś policyjną furkę tutaj mijali, jakąś amunicję pozbierali, to byłoby super, bo
bo trochę to zużyłem na nich, tej amunicji. Za roślinka? Rumianek. Rumianek do czegoś też się powinien przydawać. Nie wiem jeszcze do czego. Nie, to było policyjne brukę? Nie, nie. At the gate. He's all right. Open up. He's all right. Hey, what do you need? Just having a look. Need supplies, weapons? Broń. Zresztą drugi, nawet tutaj jest trzeci. MWS, szybkostrzelność, obrażenia troszeczkę lekko mniejsze. 35 naboi. All right, I see how it is. I'll let Tucker know you stopped by. What do you want? How's it going? It's Tucker. Hey, what's up? Urwa. Can I help you? Hey, just taking a look. Yeah. Ah, yes, Jona. To jest to. The fuck? Hey, Tuck. So, am I on your trust list or no? You find that son of a bitch? Yeah, here's old Iron Tooth, just like you asked. Nice work. Deke, you're always the one person I could count on to get things done. You know. I have no idea where you and Boozer rode off to, but it's good to see you. Well, we're around, Tuck, and if you need anything, you know how to reach me. Go see Alki. I'll update your credits. Kurde, no prawie mam już. Ja mam wyższy poziom. Punkt umiejętności. A, że słabych przeciwników szybciej zabije. Dobrze przeczytałem? Okej. How's it going? Hey. Dobra umiejętność. Move it. Kuchnia. That's it. Plus 55 zaufania. Trochę pewnie podobnie. Hey. How's it going out there? What's going on, huh? 3 zaufania, wow.
tak blisko jestem, a tak daleko, że mi drugi poziom. Kurde, mniej niż 250. Już bym mógł lepszą broń kupować. Nie wiem, czy w ogóle miałbym hajs na nią, tak by the way. Okay. What are you looking for? Mam 8 tysięcy, tak? To spokojnie bym miał. Apteczkę będę mógł kupować za 100 za drugi poziom. Kurde. Coś jeszcze tu jest do zrobienia? Hot Springs. Ale zadania nie ma. Aha, czyli zadanie zostało tylko to jedno. To jest to zadanie. Pamiętam. Fuck. To będzie ważny quest. Oj, to będzie silny quest. Hold on a second. I'll get it. Dobrze, ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, ponieważ fabularnie poszliśmy trochę do przodu, ale coś czuję, że po tym queście chyba kupa może wpaść w wiatrak i to może być dużo sprzątania po tym wszystkim. Zobaczymy. W każdym razie będę leciał. Trzymajcie się. Cześć! Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.